PGS Krabeł Chatów prowadzi z Politechniką Warszawską 1-0, 25-17 ten pierwszy set. No i cóż, mieliśmy parę ciekawych sytuacji. O tych zmianach w składzie doskonale Państwo wiedzą, ale nie myśleliśmy, że tak dobrze ci zawodnicy, którzy zwykle na swoich pozycjach nie grają, tak dobrze spiszą się w tej przymusowej sytuacji. No tu mieliśmy przeciwne rzeczy. Marcin Możdżonek na lewym ataku. Mariusz Wlazły na przyjęciu zagrywki. No raz go tam pocelowali, ale gdyby częściej to robili warszawianie, to może byłby dla nich lepszy skutek. To jest też pytanie, dlaczego tego w ogóle nie wykorzystują, nawet strefę Mariusza Wlazłego nie zagrywają. Tak, wydawało się, że bełchatowianie będą stali tutaj w jakimś problemie i kłopocie w tym spotkaniu. Jednak tak się nie zdarzyło. Patrząc tutaj na statystyki, bronili się w każdym elemencie. Może ta statystyka przyjęcia wygląda najsłabiej, ale Politechnika też nie poradziła sobie z wszystkimi mocnymi zagrywkami i trudnymi z krybeł chatów, a dość duża dysproporcja. 24% przyjęcie bełchatowian, ale w ataku 79%. To tak. Też o czymś mówi. Prawie 80% piłek skończonych w ataku. No to pokazuje właśnie siłę bełchatowskiej drużyny, że mimo tego, że może troszeczkę przyjęcie jest słabsze, to ten procent w ataku wygląda no wręcz wspaniale. Wyśmienicie. Początek drugiego seta, Stasenko, 1-0. A wracając do Warszawy, no wydaje się, że jeżeli by warszawianie potrafili zmieniać kierunek tej zagrywki z wyskoku i zagrywać mocno w Mariusza Wlazłego, pewnie by to no, cały zespół robił i niestety na razie nie widzimy żadnych, można powiedzieć, większych takich problemów. A tymczasem Stefan Antiga ma kłopoty z przyjęciem zagrywki. Właśnie największy kłopot jest przy tym flocie, kiedy zagrywa Michael Salas, ale inni zawodnicy zagrywając wyskoku no nie potrafią raz za razem trafić w Mariusza. 2-0. Jeszcze raz Salas, schował się Antiga, choć do końca chyba nie był pewien reprezentant Francji, gdzie ta piłka wyląduje. Blisko był Kubańczyk, tutaj asa serwisowego. Palaska. Trzeci punkt dla drużyny z Warszawy, to jest to pierwsze ustawienie zespołu AZS-u Politechniki Warszawskiej, takie, które widzieliśmy w pierwszym secie. Hartman. Karol Kłos, no tutaj pracował Ardo Grek. Ale wysoko złapał piłkę środkowy PGS Krybeł Chatów. Ale trudno, żeby Politechnika liczyła na to, że uda się Bełchatowian złapać po dobrym przyjęciu na siatce. Muszą rozpocząć od celniejszej i mocniejszej zagrywki. Mariusz Wlazły. Niewielki aut. A teraz Ardo Krek. Bardzo proszę, wszystkie dłonie. Paweł Zatorski na trzeci metr. To była bardzo mocna zagrywka. Bronią się warszawianie, a teraz błąd popełnia Karol Kłos. No tak, za wcześnie się jednak pospieszył. Zobaczmy, Michael Salas ratował tutaj piłkę na taśmą i spokojnie na pewno mógł ją wystawić do kontrataku. Niepotrzebna reakcja środkowego właśnie na tą akcję, na tą piłkę. I ponownie stończy Ardo Krek. Bardzo mocna zagrywka, dosyć płasko przyjął Zatorski, Nowotny, mają kontrę warszawianie, Stacenko, Antiga i fałd, atak Stefana Antigi, 6-2 dla Politechniki Warszawskiej. Jeszcze o przerwę nie prosi trener Jacek Nawrocki. Proszę bardzo, ręce. Ardo Krek. Blokowany Nowotny. Kubiak i Nowak świetnie ustawili ten blok. Tak, to jest to, co warszawianie potrafią najlepiej. Grać właśnie swoją konkretną zagrywką, najlepszą wersją. Nawet Paweł Zatorski ma problemy z tym, żeby opanować te mocne serwisy Ardo Kreka i pojawia się szansa do tego, żeby zapracować sobie na punkty i na zdobycie właśnie
tak jak przed chwilą dwóch bloków. No, radzi sobie teraz Mariusz Blazły na przyjęciu, ale nie poradził sobie z pojedynczym blokiem Stasenki. Stefan Antiga, no, zmienia nam się diametralnie sytuacja na boisku w Bełchatowie. Na pierwszej przerwie technicznej w drugim secie PGS Kra przegrywa z AZS-em Politechniką Warszawską 2-8. W obronie. Tak daleko od siatki czytamy, nie? Środkowi dojdziemy do wszystkiego. To co quick, do dwójki to wybieramy w trzeciej opcji. Jedziemy. Jak zareagują Bełchatowianie teraz na tą sytuację? 8-2 przegrywają w drugiej partii. Wszystko układało się pod dyktando mistrzów Polski. A tutaj faktycznie pojawił się może nie jakiś wielki problem, ale taki mały kłopot to jest początkiem tej drugiej partii. To jest wspaniała publiczna skali energia. Powracamy do gry i bardzo dobrze. A na zagrywkę i ponownie wędruje Ardo Krek. Dobre przyjęcie Pawła Zatorskiego. Nowotny. Sporo błędów własnych w ataku drużyny z Bełchatowa. Teraz piłkę fałd posyła reprezentant Czech. I teraz o przerwę prosi Jacek Nawrocki. Skra przegrywa 2-9. Jeszcze raz spokojnie. Jeszcze raz spokojnie. Chłopaki, są nasze błędy. Musimy je wyeliminować na pojedynczym przedmiocie. Spokojnie, chłopaki. Otwarta głowa w tym wszystkim. My tu nie naprawimy taktyką, nie naprawimy nagle czymkolwiek. Musimy prostą grą, okej? Okay? 6 punktów z rzędu. Zdobył zespół z Warszawy. Rzadki obrazek na tle mistrzów Polski, żeby tracili w jednym ustawieniu kilka punktów z rzędu. Taki przestój raczej nie zdarzał się tej drużynie. I to nie jest na pewno kłopot przyjęcia, tylko z tym, żeby była kontynuacja przejść i wszystkich dobrych akcji. Ardo Krek. Spokojne przyjęcie Mariusza Wlazłego. No i jeszcze do tego atak z drugiej linii, ale... Przedział, 6 strefa. Taka przedzielona nas w pierwszą. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. To dzisiaj wszystko jest nietypowe. Wszystko jest dzisiaj dla nas nowe, dla Politechniki także. Karol Kłos. Tacenko broni Mariusz Wlazły. No nie mógł tutaj Falaska wystawiać na led atak, bo Antiga nie zdołał się pozbierać, a teraz denerwują się na siebie siatkarze z Warszawy. 4 odbicia po ich stronie. Zauważmy, jak ważną postacią jest Mariusz Was. Mimo tego, że nie gra na swojej pozycji. Dobra akcja w ataku, obrona i teraz uratowana ta piłka. Mniejsza się przewaga Warszawy. Karol Kłos zagrywał. Nowak. No. Piwka w środek, ale Falaska bardzo bliski obrony. Nie był w stanie na pewno zablokować tego Daniel Piński, który dobrze zareagował w tej piłki krótkiej. Zabrakło obrony. Stasenko. Pięciopunktowe prowadzenie Politechniki Warszawskiej. Jakub Nowotny. Ewa Bartmana, ta zagrywka sytuacyjna, piłka Kubiak, dobry pasywny blok Bełchatowian, jeszcze ta akcja nie jest skończona, świetnie dograł teraz Paweł Zatorski, Stefan Antiga, no i zaczynają odrabiać straty mistrzowie Polski. Bardzo dużo możliwości w tym, żeby skończyć tą piłkę przez Antigę, blok nie jest zamknięty i to jest... Pierwsza sprawa do tego, żeby Antiga wykorzystał właśnie tak dogodną sytuację tego, żeby obić ten blok, wybić tą piłkę daleko uciekając na zewnątrz. Nowotny. Bardzo trudna zagrywka. Nie poradził sobie Damian Wojtaszyn. To jest taka piłka uciekająca z rąk.
ogóle jest Jakub Nowotny tym zawodnikiem, który zazwyczaj zagrywając wyskoku nie do końca rotuje tą piłkę. Tak, bardzo trudno do opanowania nawet dla libero. O przerwę prosi Radosław Panas. Musimy być wszyscy przygotowani, Mały Ty szczególnie, to jest jego, wiesz, ulubiona strefa. Nie, nie, ta była dobra, wcześniej była autowa. Uwaga teraz na skrócik po czasie, dobra? Tak. Od razu trzeba zrobić wcześniej, dawaj. Słuchaj, tak, ty idziesz mocno ze mną, a nie patrz, kogo tam chcesz trafiać, tylko napierdaj, bo tu szukasz dla złego pokój. Jak idziesz mocno... Dobrze, większość zawodników z Politechniki wróciła już do właśnie tej swojej najlepszej wersji zagrywki. Jest jeszcze rozmowa ze Stasenko, który nie do końca w tym elemencie pokazał się nam w tym spotkaniu, ale z drugiej strony świetnie jak Nowotny. I dlatego zawodnika muszą uważać warszawianie. Jakub Nowotny. O, po czasie błąd Czecha. A za chwilę do 1000 każdemu będzie odliczać. Raz, dwa, trzy. Każdy z nas uda liczyć do trzech. Michał Kubiak. O, Mariusz Blazły radzi sobie z tą mocną zagrywką. Antiga. Po raz drugi dzisiaj po skosie fałd. Tak, warszawianie w miarę dobrze przygotowują akcję od strony taktycznej, zasłaniając Antigę prosto na lewym ataku i dużo musi, można powiedzieć, minąć tej strefy na bloku, żeby zmieścić się w boisku. Na razie po skosie się nie udaje. Kubiaka, Nowotny, bronią się siatkarze z Warszawy, jest kontra Kubiako i tam weszli sobie w drogę. O, przeszkodził Marcin Nowak. Może nie usłyszał Michała Kubiaka. A, szkoda, brakowało tutaj takiej reakcji na tą piłkę, żeby któryś z zawodników krzyknął tylko bardzo głośno i wtedy na pewno nie doszło do zderzenia, które wyglądało dosyć groźnie. Tak, mogło się zakończyć kontuzją. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. O, Wojtaszek ma problemy teraz z przyjęciem zagrywki. Bartman blokowany przez Falaskę, ale... No właśnie, Damian. Jak z jasnym wydawało się, że blok został spełniony i idealnie piłka spadła po stronie Politechniki. Ja tam żadnego błędu nie widziałem, chyba że po bloku gdzieś tam antenka jeszcze była, ale... Nie wiem, no zostawmy, na razie... Nie wiem skąd taka decyzja, ale wydawało się, że bełchatowianie powinni zapisać ten punkt na swoje konto właśnie po tym dwubloku na lewym ataku. Jacek Nawrocki prosi o przerwę. Mają pretensje siatkarze z Bełchatowa. O tę poprzednią akcję. No właśnie, ciąg dalszy dyskusji na ten właśnie temat. Sędzia, pierwszy interpretator w tej chwili. No nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. No teraz zobaczmy. Blok spełniony, spada po stronie AZS-u Politechniki, a punkt dla Warszawy. Jasna sytuacja. No, znaczy jasne, nie było błędu, ale zostawmy, to już jest za nami. Mamy następną akcję, Paweł Zatorski blokowany teraz Falaska, poczekał Ardo Krek i warszawianie prowadzą 15 do 8. Odwróciła nam się sytuacja z pierwszego setu. Źle na to zareagowali bełchatowianie. Faktycznie to była błędna decyzja sędziowska, ale posypała się też ta pogoń, ten pościg. Odrobili kilka punktów, które teraz stracili. Paweł Woicki na rozegranie w drużynie BG Skry. Rzuca odważnie do Daniela Plińskiego, a teraz ma zespół z Warszawy pretensje, że tam piłka była obroniona. Jeszcze nie była w boisku. No, spróbujemy to ocenić. Obroniona piłka przez Bartmana. Wyraźnie Zbyszek Bartman, zobaczmy. Podkłada rękę pod piłkę.